sold away. Kato, mulla on tää rock'n'rollia. Se on sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll. Witam wszystkich na 72. odcinku Ciebie też. Nagrywanym na żywo z My Summer Car. Witam każdego, kto ogląda zapis, który najprawdopodobniej będzie za jakiś czas, może za miesiąc, dwa zmontowany, bo jak na razie mi to idzie trochę opornie. No i moi drodzy, dzisiaj zaczynamy ponownie, tak jak już od dwóch dni. Tylko, że dzisiaj zaczynamy z konkretnym planem. Dzisiaj zaczynamy z planem i tak, tutaj czekają na nas panowie z pałkami. Właściwie jeden ma pałkę, drugi ma strasznie płaską twarz. Ale my im otworzyć nie możemy. Dzisiaj mamy taki plan. Musimy się napić i jak się odpowiednio mocno schlamy, no to skrypt gry zadziała w ten sposób, że znajdziemy się na molo, tam na pomoście albo u wuja. Gdzieś tam się znajdziemy, nie? I co dalej? Jak to się stanie? Prawdopodobnie najpierw sobie przewiniemy troszkę czas jeszcze, ale po kolei. Musimy oczywiście wyposażyć się w odpowiedni prowiant, czyli bierzemy na pewno cukru trochę, bierzemy drożdże, bo płyniemy, od razu mówię, wsiadamy w łódkę, płyniemy na wyspę, bo będziemy mieli mocnego kaca, tam są rybki, więc będziemy musieli go jakoś zbić. Gdzie jest mój bimberek? Więc tak, na pewno bierzemy bimberek. Chociaż, kurczę, nie wiem jak to zrobić za bardzo. Prawdopodobnie po prostu będę sobie tutaj napełniał i wyrzucał to. To będzie jakiś timelapse albo coś takiego. Tamten będzie płakał mi pod tymi drzwiami, no niestety. Kurwa. Dobra, timelapse minął, bo tutaj tak, był timelapse i pojawił się na czacie. Nie da się uciec przed policją, a nawet jeśli uciekniesz, to w końcu skończy ci się paliwo, żarcie i będziesz musiał się oddać. Nie, drogi kolego. Dlatego ja się zabezpieczam, żeby tak nie było. Żarcie mi się nie skończy, bo mam tam ryby. I przy domku też będą ryby, będzie picie. I na spokojnie odczekam te 10 dni, tylko będę musiał jakoś opatentować sposób, żeby mi się te dni odliczały. Także no, mamy już to. Teraz weźmiemy same wiadro. To jest strasznie blisko, będzie to ryzykowne, ale nie jest to aż takie ciężkie. Wszystko wyrzucone, lampka też poszła. Bimberek sobie tam leży, nic mu się nie stanie. Tu jeszcze coś się zgubiło. Jeszcze bierzemy cukier. 6 cukru. Raz. To będzie naprawdę udany biwak. 2. Chcesz cukier? Pójdziemy sobie najpierw, bo telewizji jeszcze nie ma. No, w ogóle nie ma, dobra. To nie idziemy w ogóle spać. Od razu idziemy. Dobra, moi drodzy, zdrówko. Jest trudniejsza, a ja pokażę, że dam radę. Wiesz, ja jestem taki uniwersalny. Ja mam kawusie w ogóle. Jest 20, ja mam kawusie. 20:37, ja godzinę temu robiłem. Także no, jest trudniejsza. Jak zakończymy tutaj całą serię My Summer Cara, co jak na razie się nie zapowiada na koniec. Miało być max 50 odcinków, a jest już ile? 70? O! No nie. Chyba w złym miejscu mnie zrespiło. Kurwa, całość muszę powtarzać? Nie. Proszę, nie.
Mogłeś ją zapalić, żebyś widział. Za co pijemy? Nie wiem. Za panów policjantów, za ich wytrwałość. Zdrówko, parówko. Chcesz łyczka? Dobra, rybna. Zostawię ci na dnie. Masz. Smacznego. Wszystko chyba wziąłem, nie? Teraz nie ma już odwrotu. O, jeszcze łoski to spray. A paczkę cygaretek bierzesz czy nie? Nie, nie potrzebno. Prawie baterię wziąłem. Janek, cześć. Wiesz co? Nie. O, jest! Jest! Udało się, dobra, jestem w tej włótni. I teraz tak. Nawet. Teraz rozpoczynamy walkę z czasem. Mamy. Tu powinien być taki efekt takiego rozbłysku, kurwa, niebios. No, i to mi się podoba. Tym dobrze transportujemy. Jak się to odpalało? Chyba musisz Enter nacisnąć. Albo i nie. Kurwa, dobra, trzeba świece rozgrzać, ale ja nie grzeję świec. Radio oczywiście, tak. Donate! Ja już nie widzę, ale za chwilę zobaczę. Nuket! I właśnie dofinansowanie na rzecz stronki internetowej można uznać za udane i zakończone. Dokładnie tak. Stronka internetowa. Zebraliśmy tą przysłowiową stówkę na stronkę internetową. Bardzo dziękuję, Nuket Gaming. No to teraz trzeba ją zrobić. Trzeba znaleźć kogoś, kto to zrobi, bo ja tych umiejętności nie mam. Ja też, Nuket, dziękuję bardzo, bo się przyczyniłeś do tego. Pamiętajcie, jak mamy zimny silnik, nie można jeździć, trzeba go rozgrzać odpowiednio i nie trzymajcie na wysokich obrotach, bo niszczycie silnik, nie? Nie, bo ci panewka bokiem wyjdzie. Już jej tam nie ma. Jak Sasunie. Jak ten, jak on lata. Jak opętany. No. Zapać od razu. Będzie tuning Satsumy niedługo. Gdzie go zmontujesz? I gdzie... Gwiazda, a nie drewutnia? Jak dla mnie to szopa może być. Tam jest... Tyle nas. Gdzie złożyć? No, paparełka. Do części. To jest część lałówka, tak. Wujek policjant jest... Isnął rang, kurwa. To teraz trzeba to jakoś przewieźć. Mamy wszystko. Dokładnie, żeby ci nie zaliczyło, że cię wzięli do więzienia czy coś. Bo kiedyś generalnie był taki glitch, że się co tam gracie? My Summer Car. Kiedyś był naprawdę takie coś, że się po prostu podchodziłeś do tego okna i kładłeś się spać w wyrku i byłeś w domu, nie? I tamtą kanapę, którą tam mam, kładłeś za ścianę i w ten sposób się przedostawałeś przez ścianę, nie? A, jednak nie był. Ja wiem, że kiedyś było coś takiego, że jak podjechałeś na podjazd, to od razu cię zgarnęli do puchy. Wiesz, samo przechodzenie przez ściany, no to można uznać, czekaj, że jak... Telefon dzwoni. No. Panowie, chłopaki, odbierzecie? Wejdź, pozwalam ci. Gruby, puszysty, wejdź. Odbierz. Nie odbierze. Twardo trzyma.
Ej, a możesz już przestać zasłaniać tymi Judasz. On tam trzyma zdjęcie kwiatów, jakiejś ładnej dziewczyny z kwiatami. Bo ja podejdę, zobaczę, jaka piękna dziewczyna z kwiatami przyszła. I tu kurwa, policja, dzień dobry. Jak to było do kiedyś? Puchy. Taki, na, takie nagranie albo coś, gdzie było gościu patrzy przez Judasz, widzi tam jakąś dziewczynę. Otwiera tam, dzień dobry, policja. Cześć, Gabciok. Cześć, Gabciok. O latarni? Już jest. Ja zaraz przypowieść pewną opowiem. O. Wiesz co, Luke, aktualnie upalenie Satsumy jest niemożliwe pod sklepem ze względu na przeprowadzkę. No niestety, ale prawdopodobnie jak minie mi poszukiwanie, to zobaczymy. Ona jest u mechanika. I to bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy jak nią jeździć, bo tutaj byśmy nie wyciągnęli jej. Montezuma, jak dla mnie przenikanie przez tekstury to jednak jest glitch, chociaż My Summer Car rządzi się swoimi prawami, to jestem tego świadom, ale jakby nie patrzeć, no to... Tak, bo nie oszukujmy się. My Summer Car to nie byłaby ta sama gra, gdybyś nie mógł zrobić tak. To by było zupełnie co innego. O. Trzeba się pośpieszyć, bo hunger wzrasta. Weź się ten załatw, bo już na czerwono ci świeci. No tak, dzisiaj będzie przeprowadzka robiona. Już nawet jest w trakcie tej przeprowadzki w końcu. Zgadza się. Pamiętasz, jak pijaka potrąciłem? No. To był cysterną. Nie, jak ręcznego nie miałem zaciągnąć. A. Montezuma, jak już się wypowiedziałem, no to... Wiem, że My Summer Car rządzi się swoimi prawami. Na kilka razy tam podejdziemy. Gdzie do wana? I do łódki. Zaraz zdechnę w chłopie. A jedzenia nie wziąłeś ze sobą? Nie, nie mam. A co do tego, że bez tego gra byłaby niegrywalna, no to wątpię w to. A z tym bardziej składanie Satsumy, no. Jakby się uprzeć, no to da radę złożyć. Bierzesz sobie ciągnik pod Satsumę, dajesz te widły, podnosisz i składasz zawieszenie. I masz złożone. A będzie łowione ryby. Będą. Drzewo się trochę porąbie. Się upiecze ją, żeby na surowo nie jeść. Gorzej jak nic nie złowisz teraz przez najbliższy czas. No to zaskoczyć cię? A masz już złowione. Zgadłem? Ja ci pokażę zaraz moment. O! Tadam. Ile ryb? Teraz tylko je upiec. Minął. Szybko poszło.
Tak, Tylko wiem żeby o teraz tym. nie zezgonować. Tylko jak na razie tutaj Wiktor ma sam trunek, bo soki poszły na puste butelki. I myślę, że Wiktor też jest tego świadomy, że Czego? zginął. No, że szczupaki zginą, jak otworzysz tym Tak, zbytłatkę. spokojnie. Dobra, wybierzemy wszystko. Ale kurwa, biwak będzie. Widzisz, Nuket, taka niespodzianka. Wiktor gra, a ja się wczuwam w rolę prowadzącego. No. Oj, za dużo zostało mi po tym Eurotracku. O panie, czekaj, musimy trochę to minąć, bo... Ale będzie tam biwak, kurde. Tylko żebyś znów nie zezgonował, bo wtedy będzie problem. O właśnie, gdzie masz boomboxa? Gdzie go schowałeś? Czy jest w tym szambowozie, czy gdzie? Co? Boombox jest w szambowozie, czy gdzie? No. A gdzie jest szambowóz? Ach, cholera wie. Pewnie na stacji. Czyli podsumowując, po chuj biorę ten bimber, będzie problem. Raczej byś zapytał, po chuj biorę bimber i jeszcze rzeczy na bimber. Wiesz co, tutaj Będzie bimber jest belkowanie. w formie zamiennej za browary. Więc No. no. Będziemy w karty grać z bimbrem, będziemy dużo rzeczy robić. A jaki sens ma granie w My Summer Car, jeśli chodzisz cały czas trzeźwy tam? No. Rodzice Skoro... mówili, żeby chlać dużo czy coś. Tak, skoro twórca daje taką możliwość, to czemu nie korzystać? To samo się tyczy z przechodzeniem przez ściany. Będzie dobrze. Pogłasz rybkę, nie bądź taki. Tak. Otwórz klatkę, wyciągnij jedną. Może nie zdechnie. Dokładnie, więc już wiesz, po co bierze ten bimber. Nuket, 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 nuket. Dokładnie. Dobra, bardzo dziękuję za pomoc. Leżcie tu, kurwa. Za tą pomoc specjalnie sobie później chlapnę piwko czy coś. Jak będą umynęli. Bo tam wiadomo, jest darmowy dostęp do piwa, nie? I... O kurwa, nie. Po co będziesz płacił, jak masz za darmo? Niechcący się napiłem. No, zrówko, dziękuję za pomoc. To teraz szybko idziemy rąbać drzewko. A słyszałeś, że jak się na jebanym robię drzewko, to można se... Ten? Można się zabić? Tak? Wiesz co? To będzie trzeba kiedyś sprawdzić. Czy to naprawdę, czy nie? Bo to aż ciekawe jest. Mówisz.
Trafiłeś. Ciekawe, w końcu, kurwa, taki alkobiwak to jest. Niech się to jara szybko. Jeszcze jedno sobie walniemy. Ło. Zaraz fajerwerkami będziemy strzelać. Spokojnie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Widzisz, tak się robię. No i bardzo dobrze. Od razu wrzucę je do kominka. Coś bardziej klimatycznego musi lecieć.